Idealne tereny. Kurczę. Idealne tereny na jeżdżenie gravelem. Nawet tutaj mamy ławeczkę, żeby trzeba podziwiać stepy w ogóle. Ale wieje. Teraz by się przydał trochę ta muzyka soprano nielegala. Bardzo dobrze by się wpisała w klimat. Tutaj mamy bodajże picie dla krówek miejskich. Jak mi się kojarzy. O proszę, tato się nazywa nielegal. Jaka ładna ławeczkę postawili, no. Tak romantycznie, kurczę. Daleko od drogi. To nikt tu nie przychodzi, kurczę, zaraz. Tu by się pasował jakiś tajlap zwalnąć, nie? Z tymi chmurami, tylko trochę za gęsto, kurczę, są te chmury, żeby jakiś fajny timelapse walnąć, jak to wszystko się porusza, tylko przydałby się silniejszy wiatr i troszkę mniejsze zagęszczenie chmur. Mogło być całkiem spoko. Zachód słońca jest bodajże po prawej, zachód, więc tutaj był wschód co najwyżej. Można obczaić tę miejscówkę, jak będzie bezsenność po kolejnych nockach, to nie byłoby źle obczaić taką sprawę. No. Jedziemy dalej. Dzisiaj się tak kręcimy na regenerację. Wczoraj były front składy, także dzisiaj kręcimy sobie spokojnie, żeby w końcu spalić ten tłuszcz. Eksploatacja w stylu polskim. Przez sam środek. Kurczę. Ła. Ale fajnie. Gałązki wstają w ogóle. O, nielegala. Jadę nielegala. Chyba się, kurczę, zgubiły. Kto nie frajer upala. Dobra, powracamy do bliskiej drogi. Bez sensu. Cały przekrój. Teraz las iglasty. Także mamy stepy, mamy lasy iglaste. Mamy góry Świętej Anny. Czego chcieć więcej? Muszę to trochę potestować, jakieś kółko sobie tutaj treningowe zrobić na tych trasach, ale muszę jakoś obczaić lepiej troszkę. No, to będzie zadanie na kolejne dni. Obczajenie tutaj fajnego kółka treningowego. Ja tak się śmieję z tych nielegali, ale tu to widać, tu mamy. Żeby nie było wątpliwości, że jestem nielegalnie tutaj. Mamy ładnie odbitą stopę. Tu mamy napisane, że jest dla pieszych, tak? Tu mamy drugą stopę. No i szlaczek, znak MTB ma taki trójkącik z dwoma kropkami. Więc tutaj jesteśmy według prawa nielegalnie. Farma słoneczna nastawiona, ma panele z dwóch stron, czyli jest nastawiona na wschód i na zachód słońca, jakby żeby cały dzień czerpała słoneczko w odpowiednich kątach.